Pokusy pochodzące z naszego wnętrza. Ten temat myślę, że warto oprzeć na tym, co mówi nam Jakub w pierwszym rozdziale od 13 wersetu do 18. W życiu wierzącego występuje wiele rodzajów pokus. W wersetach 2 do 12 z pierwszego rozdziału listu Jakuba chodzi o doświadczenia pochodzące z zewnątrz. To już było przedtem omawiane, które zsyła Bóg dla naszego błogosławieństwa i które służą uwielbieniu Boga. Natomiast ten temat, o którym teraz mówię, czyli o pokusach pochodzących z naszego wnętrza, jest omawiany w wersetach od 13 do 18. W wersetach od 13 do 15 chodzi o doświadczenia powodowane przez nas samych, przez naszą, czy to głupotę, czy brak gorliwości, czy też opieszałość. Chodzi o doświadczenia spowodowane przez nas samych, czyli przez nasze wnętrze. Ciekawą rzeczą jest to, że inspirowany pisarz tego listu, czyli Jakub, nie pokazuje nam tej różnicy od razu. Jednak patrząc na cały kontekst tego rozdziału, pierwszego rozdziału listu Jakuba oraz inne miejsca Biblii, inne miejsca Słowa Bożego dotyczące tego tematu, każdy zauważy, ja na pewno widzę i mam nadzieję, że i ty zauważysz, że chodzi tutaj o dwie różne rzeczy. Bardzo często Bóg w taki sam sposób objawia nam biblijne prawdy. Do ich zrozumienia nie potrzebujemy zdolności intelektualnych, czyli umysłowych, dlatego że Bóg w ogóle nie bazuje na ludzkich zdolnościach intelektualnych, na ludzkich zdolnościach umysłowych. One są zupełnie niepotrzebne do tego, żeby zrozumieć Słowo Boże. I do ich zrozumienia nie potrzebujemy zdolności intelektualnych. Następuje to jedynie przez wiarę i wprowadzenie Duchem Świętym, który w nas mieszka, o czym mówi Jakuba 4 rozdział 5 werset. Dlatego nie mówimy, że sami coś pojęliśmy, bo sprawia to tylko wiara, jak to mówi nam list do Hebrajczyków 11 rozdział 3 werset. Własne pożądliwości są jednym z takich punktów, do których musimy się odnieść i mówi o tym nam m.in. werset 13 pierwszego rozdziału listu Jakuba. Niechaj nikt, gdy wystawiony jest na pokusę, nie mówi: przez Boga jestem kuszony. Bóg bowiem nie jest podatny na pokusę, ani sam nikogo nie kusi. Jeżeli zostaniemy sprowokowani do grzechu przez zewnętrzne okoliczności, to taka sytuacja nie pochodzi od Boga. Jakub uzasadnia to dwojako. Bóg nie może być kuszony i nie jest podatny na pokusy, ponieważ On jest święty w swojej istocie, to znaczy, że grzech nie ma do Niego dostępu. Nie ma do Niego grzech przystępu. Również Pan Jezus, choć stał się człowiekiem, zawsze pozostał Bogiem, grzechu w Nim nie było i grzech nie mógł Go dotknąć, bo mamy to wyraźnie udokumentowane w pierwszym liście Jana, 3 rozdział, 5 werset. Bóg nie kusi nikogo do grzechu. Złe pobudki będące we wnętrzu człowieka nigdy nie pochodzą od Boga, lecz z ludzkiego serca, bo to przecież wyraźnie Słowo Boże mówi w Marka 7 rozdział 21 werset. Jeżeli człowiek poddaje się złu, to najczęściej winę stara się przypisać komuś innemu. Tak postąpił Adam, kiedy zgrzeszył. Kobieta, którą mi dałeś, powiedział w 1 Mojżeszowej 3:12, winę za swoje nieposłuszeństwo od razu przypisał Bogu i swojej żonie. Bóg nie jest winny, jeśli my grzeszymy, bowiem każdy grzech pochodzi z naszego własnego wnętrza, z naszego własnego serca. I dlatego tylko i wyłącznie my
ponosimy za niego całkowitą, zupełną odpowiedzialność. Z kolei wersety 14 i 15. Lecz każdy bywa kuszony przez własne pożądliwości, które go pociągają i nęcą. Potem, gdy pożądliwość pocznie, rodzi grzech, a gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. Pokusa do grzechu ma swoje źródło w ludzkim sercu. Jakub nazywa to kuszącymi nas pożądliwościami. Apostoł Paweł z kolei nazywa to grzechem, który w nas mieszka. Jak mówi to list do Rzymian, 7 rozdział, 17 werset. Jeśli pożądliwość kusi nas do złego czynu, to w tym momencie jeszcze nie popełniliśmy grzechu. Jest to jedynie dowód tego, że grzech mieszka w nas. Jeśli jednak poddamy się pokusie, pożądliwości na przykład, oznacza to, że zgrzeszyliśmy. Gdy pożądliwość pocznie, rodzi grzech. Jeśli na przykład zostałem przez kogoś obrażony, to pierwszą moją myślą jest, by odpowiedzieć pięknym za nadobne, odpowiedzieć tym samym. Jest to dowód na to, że mieszka we mnie grzech. Jeżeli to zacznie zajmować moje myśli, to wtedy grzeszę w swoich myślach. Jeśli opowiem innym osobom, zacznę plotkować, wtedy grzeszę moimi ustami. Możemy też grzeszyć swoimi rękoma, na przykład kiedy dochodzi do rękoczynów, albo grzeszyć wtedy, kiedy chodzimy drogami prowadzącymi do grzechu. Ulegając podszeptom pożądliwości, możemy grzeszyć myślami, słowami i czynami, a skutkiem tego jest śmierć, bo jeśli grzech zostanie popełniony, rodzi śmierć. Konsekwencje grzechu mogą być trojakie. Po pierwsze, ten, kto grzeszy, wchodzi na drogę, która kończy się śmiercią. Autor odwołuje się tutaj do kluczowej wypowiedzi z 1 Mojżeszowej 2:17, gdzie jest powiedziane, że ten, kto jest nieposłuszny Bogu i grzeszy przeciwko niemu, musi umrzeć. Po drugie, grzech może być bezpośrednią przyczyną śmierci. Jeśli przez postępowanie człowieka, nawet wierzącego, Bóg zostaje szczególnie znieważony, to może się zdarzyć, że odwoła on takiego człowieka z tego świata. Przykładem jest Ananiasz i Safira, opisani w Dziejach Apostolskich, 5 rozdział, 11, od 1 do 11 wersetu. Dalsze wskazówki odnośnie do grzechu prowadzącego do śmierci znajdujemy w innych miejscach Słowa Bożego, na przykład w 1 Koryntian 11:30 albo w 1 Jana 5 rozdział 16-17 werset. Wierzący człowiek, który popełnił grzech skutkujący śmiercią, nie będzie mimo tego potępiony. Dowodem na to jest słowo użyte w 1 Koryntian 11:30: zasnęli. Biblia używa tego słowa wyłącznie w kontekście śmierci wierzącego. No i po trzecie, grzech przerywa praktyczną społeczność z Panem Jezusem Chrystusem i prowadzi do duchowej śmierci. Nie mamy wtedy z Nim działu, jak mówi nam Jana 13:8. Grzechy powodują, że jesteśmy duchowo bezsilni, ponieważ one walczą przeciwko duszy. 1 Piotra 2:11 ogarnia nas stan duchowej martwoty. Na szczęście zawsze istnieje możliwość, aby je Panu wyznać i znowu móc przeżywać niczym niezakłóconą z Nim społeczność.